Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Graba i dzisiaj wracamy ponownie do giereczki, która już na kanale się pojawiła, ale cieszy się naprawdę dobrą popularnością. Kilka osób pisało, żeby zrobić z tego serię, także jestem i was słucham. Także moi drodzy, ponownie wracamy do gry Surrounded. I myślę, że możemy się umówić na jakieś takie 3 odcinki, ale oczywiście jeżeli wam będzie się podobało, to będziemy grali dalej. Także tutaj jak najbardziej wszelkie komentarze i łapeczki w górę są wskazane. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jestem również praktycznie codziennie na Twitchu. Link znajdziecie w opisie tego filmu, tak samo jak link do gierki czy do moich socjalek. Także tam was odsyłam. A teraz już wracamy i zaczynamy giereczkę. Czyli moi drodzy, widzicie, jesteśmy tutaj goli i wesoli. Zaczynamy od nowa i mamy jakąś stację. Tylko tutaj chyba będzie troszeczkę ciężko się przebić przez te zombiaki, bo jest ich dość sporo, no ale dobra, może jak wyciągniemy je tak pojedynczo, to by się udało. Ja dalej nie wiem, czy mele możemy jakoś uderzać w głowę, chyba tak, ale nie wiem do końca, w jaki sposób to robić. Alkohol, puszka, na razie to zbierzmy. No tak po kolei może się uda tutaj, słuchajcie. No, zapraszam. Super cios. Taki dymek się pojawia czasami, nie? Jak atakujemy, i to mi się wydaje, że to jest cios w głowę. No i dobra, i zobaczcie, że czyścimy tą stację. Cyk. Bo tak się nie da wycelować. Mamy jeszcze kamerę z pierwszej osoby. Moglibyśmy w sumie tak grać, tylko tu jest chyba strasznie ciężko z tą walką, wiecie? Bo te zombie tak podbiega na blisko i nic nie widać po prostu, no ale zobaczmy. Chociaż może i trochę jakiejś takiej dramaturgii dodaję. O, otwierasz do puszek, niech będzie, ale zagrajmy z trzeciej, no niech będzie. Chociaż jeżeli będziecie mieli ochotę, żeby grać z pierwszej, może to jest jakaś lepsza imersja czy coś. Chociaż ja zazwyczaj w takich grach wolę chyba grać z pierwszej osoby. Ale mówię, tutaj przy tej walce jest trochę słabo, bo nic nie widać w ogóle. Jeszcze oberwałem, ale chyba się nie zarażę. Dobra, tutaj idziemy tak w miarę odważnie, w miarę na głośno, żeby ściągnąć jakieś zombiaki. Gas station. I zaraz będziemy mogli w ogóle... O kurde. Dobra, ale to jest biegający, więc on szybciej tutaj podejdzie, więc nim się zajmiemy szybciej. Czy to jest w ogóle jakiś unik? Chyba nie ma. Czapeczka. Dobra, weźmy na razie czapeczkę. Tu nic nie ma. No i kozak, jak to wygląda. Nieźle. Jakaś lubię ten styl graficzny. No jest taka grafika, która się nie zestarzeje za szybko. I chociaż wiem, że... może taką. Hunter, dobra. To bierzemy. A to, co nam daje? Random junk. To nie chcemy. Chociaż wiem, że jakby ta grafika jest wykorzystywana przy ogromnej ilości gier, ale... Nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Przeszukajmy sobie półeczki. Co to jest? Miska. Do kraftowania jedzenia. Dobra, no na razie weźmiemy, chociaż nie wiem, czy to mi się przyda. Tutaj sobie przeszukujemy. Bandaż jak najbardziej. No druga miska, one się stakują, dobra. Mam wrażenie, że troszeczkę cicho giereczka jest. No dobra, no to bym chciał chyba. Dobra, ta puszka nam nie będzie potrzebna. Otwieracz jak najbardziej. Dobra, niech będzie tak. Potrzebny jest nam plecaczek i to obowiązkowo. Bo bez niego będzie troszkę lipka. No dobrze, ale możemy zobaczyć... Tu mam paliwo, ale ja chyba tego paliwa nie będę brał na razie. Tych śmieci nie mogę zlutować, tak? Ale sprawdźmy, co tu jeszcze jest. Może się okaże, że jest jeszcze coś innego. W tym instrybutorze! Nie w instrybutor. Nie ma nic. Nie ma nic. No dobra. Ale na mapie sprawdzimy sobie, gdzie jesteśmy. Jeśli dobrze pójdzie. Gdzieś powinno być... Odkryte gas station. O, tutaj jesteśmy. Dobra.
Czyli tu mamy jakieś miasteczko, czyli teoretycznie jakbyśmy poszli za tą stację, to by było git. Ale na prawo od stacji, w sensie stojąc tyłem, tutaj też coś mamy. Tylko... Czy to nie jest strefa radiacji? Wydaje mi się, że tutaj... Że ja tutaj już byłem kiedyś. Mogło tak być. Wygląda znajomo. Dobra, zobaczmy najpierw tutaj. No już nie wiem, czy to jest to miejsce. I tam jeszcze w tamtą stronę też coś było. Co moglibyśmy zobaczyć. Nie, no to nie wygląda jak żadna strefa radiacji. No ale kto wie, pewnie to prędzej poczujemy niż zobaczymy. Uuu, jaka hopa tu jest w ogóle. Auta na razie nie będę niszczył, bo i tak nie będę miał gdzie wyposażyć się w te blachy. No i co my tu mamy? Czy tam ktoś stoi? O, jest pełzacz jeden. No jest pełzacz drugi, dobra, tu widzę, że są beznogie zombiaki. Okej. Okay. Oj, dużo ich tutaj. Roadside building. Dobra, spróbujmy to może na cicho. O, dobra. Ale to akurat dobrze, że mnie jeden zobaczył. To myślę, że akurat dobrze. Dobra. Bo takie po kolei będziemy sobie wyciągać. Walkie-talkie. To mi się nie przyda, ale to weźmiemy sobie, bo nie wiem, czy z tego nie będziemy mogli czegoś skraftować. O, dobra, jest kolejny. Super, super. To powiem wam, że przypadkowo, ale dobrze. Ale dobrze idzie, jeśli o to chodzi. Dobra. To teraz jeszcze jeden. Och, kurde, wyciągnęły się dwa, no dobra. Ale spróbujemy pierwszym się zająć w miarę szybko. No, idziesz? O kurde, one się zestakowały chyba. No i tu może być trochę gorzej. Dobra, ale nie musi, ale nie... Au! Dobra, no troszkę oberwałem, ale jakby... Traktujemy życie również jako surowiec, którego możemy się pozbyć trochę. Tu jest jakiś lepszy nóż. Więc ja go wezmę. Antyseptyki. Perfect for crafting. Tylko dobra, bo antyseptyki też musimy chyba jakoś skraftować dopiero, więc na razie to zostawimy. O, jeszcze szybki. O, dobra, bo nie wyciągnąłem noża! Mogę tak stać i go bić? Mogę, dobra, git. Okej. Dobra. No i mamy już jakieś rzeczy, trzeba tylko nasłuchiwać, bo one lubią... One lubią się skradać, kiedy nie patrzymy. Filter mask. To jest tania... ale to jest niby tania maska, ale jest droga, zobaczcie. Tylko ona wymaga filtra. Czy ja nie będę się dusił przez to, że jej nie będę miał? Pickaxe, 24 damage, czyli ja chyba biorę to. Bo tych nie mogę rzeczy wyposażyć, nie? Jako narzędzi. Nie mogę, dobra, ale potrzebujemy obowiązkowo plecaczka. Czy tu nie ma jeszcze jakichś potworków? O, jest, dobra. Tylko... To chyba... Kurde, on wolno... Wolno atakuje, ja pierdzielę. Oj. To ja nie wiem, czy to będzie takie dobre. Dobra, no musimy plecak znaleźć i uważać, żeby zaraz się, kurde, nie wyłożyć. No, plecaka oczywiście nie ma. Dumpster, przeszukajmy kosz. Oj. Horde Beacon, what? Co jest? Nie mogę skraftować jakiegoś plecaczka, nie mogę. Kurczę, no i co ja mam teraz zrobić? Nie mam w ogóle miejsca na te rzeczy. Dobra, no ale hunting knife będzie pewnie troszeczkę lepszy. Czy ja to chcę tutaj zostawić?
To sobie użyjmy, żeby mnie trochę podleczyło. To użyjmy, żeby mnie podleczyło. To na pewno mi się przyda. Alkohol mogę wywalić. Nie powiedział nikt nigdy. Tutaj się napijmy. Okej, okay, pusta manierka. No to dobrze by było wziąć, ale... Dobra, zostaje manierkę. Wezmę kilof, a musimy pamiętać, że tutaj w śmietniku za stacją jest... Jest manierka. Dobra, czy ja mogę go... O, dobra, mogę go tak trafić. Wow, ale dostał. Ale mogę go tak trafić bez kucania, to dobrze. O, siema. O kurde, jak to bije, ty, no to jest... To jest kozak, nie? Z tą maczetą, czy nożem, czy co to kurde jest, to... O, panie! Dobra, suchy worek, jest plecak, cudownie. 25. Dobra, weźmy, to jest w ogóle kanapa jakaś i tak dalej. Dobra, do worka wrzucimy to, do worka wrzucimy to. Co to jest? Mały generator. Super. Kanapa. No niech będzie. Świeca. Niech będzie. I to wrzucamy tu. Super. Oh my goodness. Dobra. Słuchajcie, to my teraz mamy zestaw, który umożliwi nam przetrwanie tak naprawdę, bo możemy zbierać drewno, możemy zbierać kamień, więc chyba to będzie dobry pomysł, żeby... Wow, ale to siekiera jest wielgaśna, 35. Ona robi więcej damage'a, ale ja chcę na razie chyba z tą kosą pobiegać. Tą manierkę weźmiemy. Tutaj mamy ten kill. Czy ja mogę to sobie na przykład wyposażyć tak jako jedynkę? Nie. Szkoda, czyli muszę się tak między tymi rzeczami przełączać, nie? Troszkę. To może i kłopot. Betonia... Dobra, możemy przeszukać. Myślałem, że będziemy mogli z niej może korzystać. Jest cement. Dobra, weźmy na razie. Niech będzie. Tutaj wyczyśćmy jeszcze te miejsce. A może tak zbudować tutaj domek na dachu tego? Oj, kurde, nie chciałem, żebyście tak we dwójkę podchodzili, ale spoko. Obsłużę jednego i drugiego. To bierzemy, pieniądze weźmiemy. No to było jedzonko jakieś, nie? Mamy jeszcze strażaka. Ej, no to bije... Czemu to taki damage robi? A, bo jest 30% w ogóle szansy na kryta. O kurde, no to jest sporo, dlatego to jest takie dobre. Nieźle. Dobra, bo gdzie my jesteśmy? Tutaj. To jest teoretycznie miejsce, gdzie jest blisko do miasta. Tutaj są jeszcze jakieś budynki. Tylko... Jest blisko do miasta, ale czy mimo wszystko nie jest za daleko od wszystkiego innego? Jakbym tutaj dał radę wskoczyć, ale chyba nie ma możliwości łapania się. Ale powiem szczerze, że chciałbym pokraftować trochę, bo już grałem trochę w tę gierkę, a jeszcze nigdy nie zająłem się craftem, jeszcze nigdy nie robiłem jakichś tutaj tych rzeczy do craftowania. Więc tu bym potrzebował... Aha, tylko jeszcze gwoździe. To teoretycznie mógłbym zrobić. Ognisko, nie? To jest... A, blokuje spawn. Okej, okay, czyli to nie pozwala się zrespić tym... zombiakom. No dobra, ale tutaj i tak nie wydobędę kamienia nigdzie, więc chodźmy może w stronę tego miasta. Tylko ja nie wiem... O, tam jest kamień. No to może to nie jest takie złe miejsce, słuchajcie? Kurczę, tylko tam musiałbym pobiec po ten kamień, tutaj wrócić. Oj! Nie trafiłem troszkę. To niepotrzebne rzeczy. Fajnie, jakby się dało na jakiś autobus wskoczyć właśnie, czy coś, tak... Ta przewaga wysokości zawsze by trochę pomogła, nie? Oj, tu jest dużo zombiaczków. A może tutaj? Ale tak, kurde, budować się na środku drogi... To trochę też bez sensu, ale o to chodzi, żebyśmy mogli w miarę komfortowo do tego miasta sobie wbiegać i tam sobie zbierać te różne rzeczy. Dobra, halo, tutaj. Halo. Dobrze.
Tego noża nie chcemy. Z pół obrotu, jaki cios w ogóle. Dobra, no tym nożem to się naprawdę tnie. Sieka się przemiło. Dobra, a może tutaj to zróbmy po prostu tak, przynajmniej żeby zobaczyć, nie, jak to wygląda. Zawsze mogę wskoczyć sobie, o, tutaj na aucie, jak, no, chociaż średnio. Tutaj sobie postawię jakiś piworek, jeżeli będę miał i będę spał tak na podwyższeniu. A w ogóle jestem ciekaw, czy możemy zbudować to na samochodzie, o tutaj, to ognisko, nie? To by było śmieszne. Dobra, ale spróbujmy najpierw tak, zebrać te rzeczy, tylko tutaj to zarządzanie ekwipunkiem nie jest najlepsze, ale dobra, możemy to sobie postawić. Dobra, niech będzie tutaj. Tu damy kosę. I zbierzmy sobie teraz trochę drewna. Ciekawe, czy te drzewa upadają w ogóle i jak one się respią. Dobra, czyli już wiemy, że upadają. Ile mam tego drewna? 8. To chyba akurat jest. O, 4 nawet tylko. Dobra. No to się jeszcze z tym możemy zrobić? Czy on tak będzie leżeć? Trochę mi teraz smutno, że ono tak leży. No co jest? Dobra. I tutaj pewnie damy radę wydobyć kamień. Czy z tego wydobędziemy? Tu w ogóle coś jest chyba. O. Ta, no troszkę te zarządzanie ekwipunkiem mogłoby być lepsze. Dawaj tu drewno. Dobra. Co to jest w ogóle? A to jest chyba kamień normalny, a tutaj? Aha! Czyli tylko z takich mogę wydobywać, okej. Okay. No ale idzie tego. Nie wiem, ile tam było. 8. Ach! Nie mam miejsca. Dobra. Cement. Żegnam. O, a tu coś leży? A to chyba kwiatek tylko jakiś taki. Myślałem, że może jakieś złoże wypadło lepsze. No to chyba jakieś grzybki czy coś. Dobra, czy to już wystarczy? 8. Idealnie, dobra. Idealnie. Tak sobie zrobimy, tylko testowo, słuchajcie, zobaczymy. Już tam pewnie lepiej by było. Byśmy byli troszeczkę bardziej osłonięci, chociaż to na dobrą sprawę jeden pies. Dobra, no i zobaczmy, czy możemy. Naciskam cały czas odruchowo B. Item crafted. A, okej. Okay. Pick up, nie mogę. Place. No, mogę tutaj postawić. Dobra, let's go. Craft. No i tutaj mamy jakieś rzeczy, widzicie, do skraftowania, czy jakieś jedzonko. O, to fajne rzeczy w ogóle. No dobra. I to rozumiem, że to blokuje spawn, tak? Jakoś w ogóle to ognisko na samochodzie to jest też super, super wizja. Dobra. Zróbmy tak. Musimy wrócić jakby tym kilofem tutaj. Bierzemy sobie nóż. W ogóle może też zróbmy, bo ja mam trochę rzeczy w tym plecaku, to je tutaj poumieszczajmy sobie, co? No bo na przykład ten small generator mogę tutaj postawić. Najwyżej tu wrócę sobie jeszcze, nie? Oj, to też można stawiać rzeczy na tym. Nie ma paliwa. A, jest arenka pokazana, gdzie on ten zasila tutaj rzeczy. Pieniążki. Te drewno nie można tak przeciągać. A, mogę, dobra. Rzućmy to tu. Klucz na razie też rzućmy, to też. Mam nadzieję, że to się nie zdespawnuje, nie? To powinno tu leżeć, czekać na nas. Zobaczymy. A my chodźmy w takim razie do miasta.
i zobaczymy, czy tam uda nam się coś zebrać, co pomoże nam tutaj przetrwać. Fajnie by było tego workbencha zbudować, żebyśmy mogli zobaczyć, jakie inne rzeczy mamy do skraftowania. Czyli na pewno potrzebujemy blachę. A moglibyśmy spróbować na przykład kill-offem uderzać w... Wow, one hit, no nieźle. Moglibyśmy spróbować może kill-offem na przykład uderzać w takie auto. Nie, no ten, ta kosa jest, kurde, mega. To jest jeszcze fajny plecaczek. Weźmy. O, jest alkohol. Tylko. Czy to zadziała? Nie. Chyba nie. No, miało to sens, wydaje mi się. Może zrobimy tak, że tu wrzucimy to. Tu damy to. Nie, chciałem inaczej. O. Tu damy to. I tak. Żeby w miarę blisko była ta nasza broń do niszczenia kamieni. Okej. Na miasto trzeba na pewno uważać. Tutaj chyba w ogóle się spełnią bossy jakieś. Water bottle. Dobra, czy to będziemy mogli ugotować, ale to chyba jest czysta woda akurat. Więc spoko. Musimy szukać tych zniszczonych aut do rozbiórki, bo na pewno są nam potrzebne... na pewno jest nam blacha potrzebna i na pewno jest nam potrzebna... Potrzebne są gwoździe. Dobra. Ja chyba levela nie zdobyłem, co? Nie. Bo w ogóle, musimy znaleźć supermarket, bo tam gdzieś było w tym naszym queście, że w supermarkecie... O! Coś leci. Chyba zrzut. Że w supermarkecie będzie informacja o tym, gdzie jest... O, tam leci. Oj, to niezbyt. Tam jest gdzieś zrzut. No to raczej go nie znajdziemy. Elwood. W W supermarkecie ma być informacja o tym, gdzie jest safe zone jakiś. O, czy to nie jest boss jakiś? Nie, dobra. Bo tak wyglądał na jakiegoś takiego wielkoluda, ale po prostu stał na jakiejś górce. Kurde, no jestem pod wrażeniem tej kosy, naprawdę. Dobra, teraz szukajmy przydatnych rzeczy. GPS, to weźmiemy, rękawiczki weźmy, okularki, szalik, tu mamy painkillersy, super. I to zamienimy, bo to nam daje kieszenie jeszcze, więc to jest spoko, a to sobie rozerwiemy. Szkoda, że to się od razu nie łączy razem. Może weźmiemy takie okularki. Okej, okay, są git. Są jak najbardziej okej. Okay. Czy to jakaś szafka, coś? Nie. Powoli się chyba ciemno robi. I czemu to jest taki dziwny dymek? Kurczę, A może spróbować się tutaj w mieście osadzić? Jakbyśmy zrobili to ognisko, to ono zapobiega spawnom. Myślicie, że tutaj by było w tym mieście bezpiecznie? Bo ja zakładam, że tutaj się pewnie będą spawnować te zombiaki tak czy siak. O, namiocik. Okej. Okay. Kolejny agregat. Kable elektryczne. Latarka, super. Tu są, moi drodzy, dobre rzeczy. Namiocik bierzemy. Agregat bierzemy. Tylko jak to teraz tutaj... Czy mi jest jeszcze jeden agregat potrzebny? Tak! Myślę, że tak. Zróbmy to tu. O. No i ładnie, dobrze. Tutaj są jakieś kraty.
Tu chyba nie wejdziemy. Znaczy w sumie nie wiem, czy drugi agregat, ale może sprzedamy go albo coś. To może jakby coś tu ptało, ale może to ja tu ptam. Trzeba uważać. Lodówka pusta. O, coś sapie. Tylko czy to na górze? Oh my goodness. Negan? O kurde, co ty gadasz? O kurde, ile tu rzeczy. Dobra, będę jak Negan? Nieźle. Rare buildable. Dobra, niech to będzie. To bierzemy. Mamy gwoździe. To jest ten hunting knife drugi. Mamy plecaczek kolejny. Tylko czy ja potrzebuję na przykład znowu tą siekierę? To sobie weźmy na pewno. A i tutaj też są miejsca, tylko mało, kurde, tu jest więcej trochę, nie? To jest 3 na 2. No dobra, weźmy może te spodnie. O kurde, jak wyglądam teraz. No tutaj słak jest bardzo istotny, słuchajcie, naprawdę. To sobie porozrywamy. Tylko ta muzyka czasami nie pasuje, nie? To już o tym mówiliśmy, ale... No dobra. No to jest ta siekierka, no nic z nią na razie nie zrobimy. Musi zostać. O, ty w życiu, what? What? Przecież to jest przeogromny ten. O kurde. No nieźle. Bateria, strzelba, słuchajcie, nieźle. Krzesło weźmy sobie, postawimy. No kurde, przecież tutaj święta przyszły wcześniej w tym roku. Wędka, super. Kolejny plecak, fitness, to mogę od razu przeczytać, bo to mi daje punkty. O kurczaczki, no ten plecak jest przecudowny. Ale tam jest dużo tych zombiaków. No i robi się noc, więc my powinniśmy chyba powoli uciekać stąd. Tylko czy ja chcę tam wrócić do mojego miejsca? Chyba tak, tylko nie wiem, czy tam będzie generalnie bezpiecznie. Kurczę, no to ładnie. To powiem szczerze, że zebraliśmy tutaj naprawdę nieźle. Mamy latarkę, ale ona chyba nie ma baterii. Nie będziemy na razie zużywać ich. Zresztą nie jest aż tak ciemno. O, ognisko się pali. Dobra, zastanawiałem się, czy jest odpalone, ale widać teraz. Jest. Jest, jest. No dobrze. Chodźmy. Home sweet home, tak? Chciałoby się powiedzieć. Nie wiem, czy ja się mogę... sparzyć, pewnie mogę. Water jug. A, i to jest brudna woda. Okej, czyli na spokojnie to wszystko działa. Tutaj teraz. O Jezu, gdzie to jest? Place. No i zobaczcie, mogę tutaj ten namiot rozstawić. No i tak zrobimy. Oj, tylko chyba nie w tą stronę go rozstawiłem. Ale wygląda jak kamper teraz taki. Pick up. Jeszcze raz go musimy splejsować. Tylko pytanie, którą stroną się teraz ustawi. To jest chyba tył. Na kiwie. Jeszcze raz zobacz. O, i teraz, szanowni państwo, jest tak, jak być powinno. Tylko jeszcze zróbmy tak. Ja jeszcze bym chciał... place. Jeszcze to postawimy. No i bez sensu jest trochę, żebym nosił tak te plecaki w plecakach, nie? Szczególnie, że są pełne. Bo jak są puste, to jeszcze pół biedy. I kurczę, w sumie nie wiem, czy to, tego nie wyłączę, bo to mnie trochę... To jest trochę takie cheese'owanie, nie? Mam wrażenie.
Kurczę, mam problem z jedzonkiem tutaj. O, to też chcę na pewno umieścić. Okej. No bo tak, tutaj nic już nie wrzucę. To musi być gdzieś tutaj na wierzchu, jak najbardziej. 5 na 5. To też jest 5 na 5. Cztery na 5. To wszystko jest właściwie 5 na 5. Boję się zostawiać tego tutaj, wiecie, żeby to się po prostu nie zdespawniło. A, tutaj mogę zostawiać te rzeczy. Okej, w namiocie. Dobra. No to tak zrobimy. Tutaj sobie to zostawimy, nie? Żeby nie nosić tych rzeczy. Tutaj się zaraz tego napija. Może gdzieś wodę też zgarniemy. No to tak może być, słuchajcie. Bo to zajmuje 3 na 4, a ma, kurczę, dużo większą pojemność, nie? Tak samo to. Painkillery weźmiemy, nie? No bo to zajmuje 4 na 3, a ma 5 na 5 miejsca, więc to jest chyba spoko opcja, żeby je nosić tutaj, prawda? Tak mi się wydaje, że to jest jak najbardziej na plus. Gwoździe sobie wezmę, żeby je tu widzieć. Drink. Gdzieś chyba miałem jeszcze coś do jedzenia. Jest. A to jest w ogóle... O nie, 5 na 5. Dobra, wydawało się jakieś takie większe. Dobra. Sleep. Survive the night. Jest dzień. W sumie nie wiem, czym to się różni. Może trzeba było wziąć Survive the Night, nie wiem. No ale dobra, fajna ta baza jest, no tylko, że nie jestem w żaden sposób zabezpieczony, nie? Przed niczym. To jest trochę kłopot. Aczkolwiek myślę, że i tak sobie poradzimy. Chciałem jeszcze tutaj szybko sprawdzić to miasteczko. No i zobaczcie, rzeczywiście nie ma tu żadnych zombiaków w okolicy. Tutaj już się pojawiają, ale tutaj to już oczywiście mają prawo. Dobra, czy ja bym chciał wyczyścić te zombiaczki? Czy ja w ogóle mam punkt? Mam. Dobra, wezmę to. To jest bardzo mocne, bo to, jeżeli jesteśmy generalnie najedzeni i jesteśmy w dobrym stanie, to leczymy się i to aż do 80% naszego życia. To jest chyba troszeczkę mocne w sumie. No ale co, jak antyseptyki weźmiemy? Jak dają nam takie narzędzia, to czemu z nich nie skorzystać? No i w sumie na razie się nie leczę za bardzo, więc może jestem trochę zbyt głodny, czy coś? Dobra. Chciałbym zbudować tego crafting bench'a. To jest jakiś sklep? Tu byliśmy, nie? Tu w tych domkach byliśmy. Zobaczmy to, bo to wygląda jak jakiś sklep. Tak, to jest jakiś sklep. Przeszukujemy. Okej, co to jest? Lina. Lina na pewno się przyda. Antyseptyki. To jeszcze weźmy tego jednego openera, chociaż nie wiem, czy aż tak nam będzie potrzebny. Nic nie ma. No, to niezły sklep. A tu jeszcze jest. To jest druga część sklepu, a ja już zacząłem hejtować. Puszeczka. Mamy też, kurde, tą strzelbę. Tylko nie mamy amunicji, ale zawsze jest to jakieś poczucie bezpieczeństwa. A czemu? Ja tu nic nie mogę wyposażyć na te sloty dodatkowe. Nie wiem czemu. No takie lekarstwo mógłbym mieć tutaj, nie? Żeby w razie czego po prostu sobie użyć.
Co to za dźwięk? Co to było? Jakiś dudnienie, wybuch, trzęsienie ziemi? Co to było? O, dobra, tu jest trochę jedzenia. Ciekawe, czy możemy też jakąś swoją farmę tutaj założyć, czy coś? O, tu chodzą przyjemniaczki po prawej. O, lunchbox jest jak najbardziej ok, bo tu możemy sobie chować jedzonko. I wodę, więc to jest jak najbardziej ok. Mamy kolejne gwoździe. To też jest ok. Chyba nie zbudujemy w tym odcinku tego lootboxa. Co to jest? Energy bar, super. Spleśniały chleb. To niezbytnio nam pasuje. Dużo. O, tam jest wieża ciśnień. Czy damy radę jakąś wodę ogarnąć tam? No i co to jest? Czy to jest jakaś zaraza? Dlaczego to jest taki dymek? No, ojejku. To nieźle daliśmy tutaj. Tak, tylko może rzućmy okiem. Ale korci mnie tutaj. Sprawdzanie tego. O, jest plecak. Tylko ten jest jakiś słaby. Lampkę. Weźmy alko. No, chodź po drugiej stronie. Ubranka. Office shirt. To nic nie chcemy. Przykujemy na spokojnie. Dobra, mamy jedzenie i puchę. Jeszcze może lodówka. Super. Super. Dobra, trochę nazbieraliśmy tego. Dobra. Nie będziemy głodni raczej. Ej, no tu jest chyba jakaś zaraza czy coś? Jakoś tak dziwnie te zombiaki wyglądają. O kurde. No trzeba uważać, bo tu jeden zły krok i całe miasto się na nas rzuci, nie? Ta, no tu jest chyba jakaś zaraza, tak mi się wydaje po prostu. Słyszę, jak coś tupta. Najgorzej, jak lutujesz, to nie widzisz tego i wszystko może ci wskoczyć na łeb. Dobra, wejdźmy na tą wieżę ciśnień. Zobaczymy, co tutaj jest. Oho. O, znowu chyba słyszę zrzut. No, tylko teraz nie zejdziemy, bo mamy policjanta na dole. Myślałem, że z tej wieży ciśnień damy radę zebrać jakoś. Damy radę zebrać jakąś wodę czy coś. No i gdzie to leci? Gdzieś tam. No znowu tam. Niezbyt korzystnie to nam się wszystko tutaj układa. O, tu jest szpital w ogóle. Tu jest jakiś sklep samochodowy. Motel. Co to jest? Tu jest jakiś duży budynek. To będzie trzeba wszystko... O, no i są zrzuty, ale niestety... No nie damy rady ich zebrać. Są troszeczkę za daleko. Także z tym chyba będzie delikatny problem, słuchajcie. No dobra, ale myślę, że będziemy tutaj kończyć. Już ja jeszcze może zejdę tylko... A, nie ma już tego policjanta. No dobra, ale to i tak zejdziemy sobie i tutaj gdzieś będziemy powolutku kończyć, bo tu już nam 40 minut dobija na zegarze. Nie wiem, jak długie chcielibyście te odcinki, bo ja mogę nagrywać tak naprawdę i godzinę, jeżeli to wam odpowiada i chcielibyście takie oglądać. O kurde, krwawie. O kurde. No i zaraz będzie po mnie. O kurcze, no nieźle. To było blisko, powiem szczerze. Blisko i niebezpieczne. O, tu jest studnia. O kurde, dobra. Mamy studnię, elegancko. To tego nie widziałem, żeby było. No dobrze, moi drodzy, chwila wytchnienia tutaj, to zakończymy ten odcinek. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie. To jest jakby pierwszy odcinek z tej serii trzech, ale zachęcam do łapkowania, komentowania, jeżeli będzie wam się podobało. To myślę, że na trzech odcinkach się to nie skończy.
Także moi drodzy, wbijamy do 100 tysięcy subów, także bardzo tutaj doceniam wszelkie łapki w górę, komentarze, no i oczywiście subskrypcje, jeżeli tego nie robicie, żebyśmy tutaj mogli powalczyć z tymi bóstwami algorytmowymi. No i jestem na Twitchu praktycznie codziennie, także też link macie w opisie, także was zapraszam jeszcze na koniec, tutaj dziabniemy sobie panią, żeby nie było, o proszę, szybka, krótka piłka z mojej strony. Także trzymajcie się moi drodzy, dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.